Cześć! W tym filmie pokażę Tobie prosty edytor wideo, który znajduje się w aplikacji zdjęcia w systemie Windows 10. Aplikacja ta jest wbudowana w system Windows 10, więc nie musisz wydawać żadnych pieniędzy, a będziesz mógł zmontować naprawdę prosto i szybko ciekawe projekty wideo. Zatem zaczynamy! Na sam początek musisz swoje zdjęcia, filmy i ewentualnie muzykę, którą będziesz chciał dodać do podkładu, skopiować na dysk swojego komputera. Ja już to zrobiłem. I w katalogu wycieczka znajdują się tutaj filmy, zdjęcia i muzyczkę, którą będę chciał dołożyć do podkładu. Pokażę Wam teraz taki szybki projekt i różne funkcje, jakie znajdują się w aplikacji zdjęcia. Warto tam zajrzeć i przetestować tę aplikację, bo dla wielu prostych twórców, zaznaczam prostych, którzy nie potrzebują specjalistycznych funkcji, to będzie wystarczające. I co ważne, jest to bezpłatne narzędzie. Uruchamiamy aplikację zdjęcia, klikamy Start. Wpisujemy zdjęcia, klikamy aplikację zdjęcia, klikamy przycisk nowy film, nowy projekt wideo, nazywamy nasz film na przykład wycieczka do Brennej, ok. Musimy dodać do biblioteki naszych projektów nasze zdjęcia i filmy. Klikamy przycisk dodaj z tego komputera. Wybieramy pliki z katalogu, do którego skopiowaliśmy nasze wszystkie pliki. Ja skorzystam z tego filmu, z tego zdjęcia i tego zdjęcia i więcej nie chcę. Przytrzymałem przycisk Ctrl na klawiaturze komputera i zaznaczyłem myszką pliki, które masowo będę chciał dodać do mojego projektu, czyli te cztery. Klikamy Otwórz i zobaczcie, już mamy wszystkie pliki w naszym projekcie. Zanim zabierzemy się za tworzenie naszego projektu, zobaczcie, po prawej stronie są trzy kropeczki. Tutaj możemy przejść do ustawień programu, jeżeli będziemy chcieli coś pozmieniać, ale co ważne, tu możemy zmienić orientację naszego filmu. Orientacja pozioma 16:9, 4:3, czyli proporcje, oraz możemy ustawić orientację pionową, czyli taką jakby ze smartfona, na przykład na Instagram lub inne media, jeżeli byłaby taka potrzeba. Ja skorzystam z opcji poziomej 16:9, czyli tak jak tutaj widzicie. 16:9, o, w ten sposób. Dlatego też niektóre zdjęcia, jeżeli będą wykonane w proporcji 4:3, będą miały czarne paski, ale na to też jest metoda w tym programie. Więc zaczynamy. W dolnej części mamy scenorys i tutaj przeciągamy nasze wszystkie pliki lewym przyciskiem myszy. Ten film będę chciał mieć pierwszy, następnie ten film, następnie to zdjęcie, i następnie to zdjęcie, więc tylko cztery pliki. Wy oczywiście możecie mieć znacznie więcej. I teraz po kolei. Tutaj mamy pierwszy klip wideo, który trwa niecałe 10 sekund. Zobaczmy go. Został nagrany w samochodzie i jest nudny, ponieważ początek nic się nie dzieje. W związku z czym klikamy ten plik. Następnie opcja przytnij. Z wielu opcji, które są tutaj dostępne, mnie interesuje opcja przytnij. I tutaj mamy z lewej strony taki suwak, którym możemy przyciąć początek przycinania. O, w tym miejscu. I z prawej strony, dokąd chcielibyśmy przesunąć. O, na przykład dotąd, czyli 4 sekundy wyjdzie nam po przycięciu. Klikamy, gotowe. I zobaczcie, od razu materiał jest krótszy. O, przepraszam, tutaj ten. Od razu materiał jest krótszy i bardziej dynamiczny. Teraz warto byłoby dodać jakiś napis, jakiś tytuł, więc klikamy ten klip wideo. Korzystamy z opcji tekst. Wpisujemy tekst, na przykład wycieczka do Brennej. Korzystamy z różnych stylów, jakie tutaj mamy. Możemy klikać, podglądać, co nam się spodoba. O, na przykład ten jest ciekawy. Tu jest tego więcej, wystarczy przesunąć myszką. Drobny druk, w zależności od naszych potrzeb. Mnie się spodobało tutaj przygoda. I na dole układ, czyli w którym miejscu ma się ten napis pojawić. O, tutaj, z prawej strony jest całkiem ok. I tutaj on będzie się pojawiał od początku tego klipu do 3 sekundy.
ale możemy to troszeczkę skrócić, jeżeli będzie taka potrzeba. Klikamy gotowe. I zobaczcie, w pierwszym klipie, gdy sobie puścimy, dodaliśmy sobie napis. Już coś się dzieje. Dodatkowo teraz można spojrzeć, że ten klip wideo i te różne zdjęcia zostały wykonane dosyć wcześnie, więc mamy tutaj takie surowe kolory. W związku z czym możemy skorzystać z takiej opcji jak filtr. Dodaj filtr do filmów i do zdjęć. Skorzystamy z filtru energia. Troszeczkę nam ociepli te nasze filmy i zdjęcia. Zobaczcie. Szczególnie tu to będzie widoczne. Filtr. Energia. Zobaczcie. I od razu ładniej to się prezentuje. To samo zdjęcia. Filtr. Energia. Ok. Jeżeli chodzi o drugi klip wideo, też go przytniemy troszeczkę, bo jest za długi, a mnie interesuje tylko ten najazd na ten znak Brenna i trochę potem za ten znak, tak do 3 sekund mniej więcej, żeby ten kawałek. Tutaj mamy podgląd, ile czasu będzie trwało po naszym przycięciu. Gotowe. Ok, więc mamy pierwszy klip wideo i drugi, więc filmami na chwilę obecną się już zajmować nie będziemy. Dodaliśmy tytuł, skróciliśmy i pokolorowaliśmy za pomocą filtrów, więc mamy już ciekawie wyglądające filmy. Teraz zdjęcia. Zobaczcie, że zdjęcia zostały wykonane w proporcji 4:3, więc mamy takie czarne pasy, ponieważ nasz projekt jest 16:9. Więc korzystamy z takiej opcji jak usuń czarne paski. I w kolejnym zdjęciu dokładnie to samo. Tutaj jest taka opcja, usuń czarne paski. I gotowe. Jeżeli nasze zdjęcie, które domyślnie zostało dodane i ma tylko 3 sekundy długości trwania, chcemy troszeczkę wydłużyć, to wystarczy kliknąć zdjęcie, czas trwania i możemy na przykład wydłużyć na 5 sekund. A ostatnie zdjęcie na przykład skrócić na 2 sekundy. Tak więc możemy to sobie zmieniać według naszych potrzeb, tak żeby film nie był nudny, a po prostu ciekawy. Zatem, tak jak widzicie, wszystko mamy gotowe. Te zdjęcia, zobaczcie, one są trochę nudne z tego powodu, że one są statyczne, one się nie ruszają, więc to może być trochę denerwujące. Co możemy zrobić? Możemy dodać efekt ruchu, czyli klikamy na zdjęcie, klikamy ruch i na przykład tutaj byśmy chcieli sobie powiększ w lewo. Zobaczcie, jak to będzie się prezentować. Tutaj dodaliśmy efekt ruchu. I zobaczcie. I mamy taki ruch kamery. Zawsze to jest ciekawsze niż takie statyczne zdjęcie. Więc tutaj przy drugim zdjęciu zrobimy to samo. Dodamy efekt ruchu kamery. Teraz zobaczymy, która opcja nam się tu spodoba. Może ta. Powiększ na środku. Zobaczmy, jak to się będzie prezentować. I zobaczcie, już jest jakiś efekt ruchu. No i wszystko jest fajnie. Mamy już filmy wideo, mamy zdjęcia i można powiedzieć, jest ok. Gdybyśmy chcieli, możemy na przykład nasz film troszeczkę przyspieszyć, czy też zwolnić. Jest też opcja przy filmach, zobaczcie, szybkość. Możemy troszeczkę przyspieszyć lub zwolnić, żeby odtwarzany ten dany materiał był szybciej lub wolniej. Czyli na przykład wolniej slow motion takie. Ale nie ma takiej potrzeby w tym materiale. Więc tutaj są różne opcje. I teraz warto byłoby do tego materiału, żeby te dźwięki oryginalne, na przykład tutaj samochodu, jak jedzie, po prostu ściszyć, ale lekko zostawić i dodać podkład muzyczny. No to z prawej strony przy filmach wideo mamy tutaj opcję dostosuj głośność, więc ściszmy sobie tak na około 30%. O, i w drugim materiale to samo. W zdjęciach tego nie robimy, ponieważ tam nie ma oczywiście muzyki. I dodamy sobie teraz, klikamy na pierwszy plik i dodamy sobie teraz muzykę w tle. Ale nie będziemy korzystać z rekomendowanej muzyki przez program, tylko skorzystamy z własnej MP3. Klikamy dźwięk niestandardowy i tutaj dodajemy klip dźwiękowy, a w zasadzie plik dźwiękowy, czyli naszą na przykład MP3 lub narrację. Klikamy dodaj plik dźwiękowy. I ja tutaj w swoim katalogu taką MP3 sobie mam, którą chciałbym, żeby była w tle. Więc klikam ten plik muzyczny i otwórz. I teraz co ważne, tutaj możemy sobie odtworzyć ten
plik, ale co bardzo istotne, chcielibyśmy, żeby nie był zbyt głośny. Myślę, że tak z 80% będzie ok. Zawsze możemy tutaj wejść i zmienić. Ale chciałbym stopniowe zwiększanie głośności i stopniowe zmniejszanie głośności. Tak, żeby na początku i na końcu filmu były takie delikatne zwiększenie głośności, a potem ściszenie. Żeby nie było tak, że od razu się zaczyna głośno. Dlatego też zaznaczam te opcje. Klikam gotowe. I już w naszym filmie całym będziemy mieli podkład muzyczny. Zobaczcie. Słyszycie takie delikatne wejście, stopniowe zwiększanie głośności. I stopniowe zmniejszanie głośności. I stworzyliśmy bardzo prosty film. Jak widzicie, opcji może nie ma tutaj specjalnie dużo, ale są bardzo fajnie rozmieszczone. Bardzo łatwo stworzyć swój pierwszy film, który bez problemu możemy potem udostępnić na przykład na YouTube. Ten film może składać się z różnych ujęć, na przykład z kamery, gdzie będziemy chcieli pokazać coś na poradniku, przedstawić jakieś ciekawe miejsce, do wyboru, do koloru. Tak więc myślę, że ten program w aplikacji, ta aplikacja o nazwie Zdjęcia, która jest w systemie Windows 10, warta jest tego, abyście do niej weszli i spróbowali stworzyć własny prosty projekt. A się okaże, że być może będzie dla większości z Was w pełni wystarczająca. Jeżeli już Wasz cały plik jest gotowy, nie będziecie chcieli już tutaj nic zmieniać, to oczywiście możecie zakończyć tworzenie tego materiału poprzez kliknięcie Zakończ film i wyeksportuj jako plik wideo, który można udostępnić na przykład w mediach społecznościowych czy na przykład na YouTube. Klikamy Zakończ film. Wybieramy rozdzielczość, jaką chcemy, 1080p, czyli Full HD, zwykłe HD lub 540p. I oczywiście im mniejsza rozdzielczość, tym będziemy mieli mniejszy rozmiar pliku. Mnie interesuje Full HD. Opcji 4K i 2.7K nie ma, tak więc maksymalnie Full HD. Ale myślę, że większości z Was to będzie w pełni wystarczające. Więcej opcji, tu możemy użyć przyspieszenia sprzętowego kodowania, ale może spowodować na niektórych troszeczkę wolniejszych komputerach problemy. W związku z czym myślę, że nie warto z tego korzystać, bo i tak dosyć szybko wyeksportujemy swój materiał. Klikamy eksportuj i wybieramy miejsce, w którym chcielibyśmy zapisać nasz film. Na przykład w naszym katalogu wycieczka i nazwiemy sobie ten film Wycieczka do Brennej. O. W ten sposób, wycieczka do Brennej.mp4. Nie mamy innej opcji. Klikamy eksportuj. Zamykamy nasz program i możemy odtworzyć nasz film. Zobaczcie. Jak widzieliście, bardzo prosto, szybko i przyjemnie stworzyliśmy prosty projekt filmowy. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli będziecie zainteresowani jakimiś tematami, będziecie mieli jakieś pytania, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, łapka w górę. Napiszcie w komentarzu, co Was szczególnie interesuje, bo być może zastanawiacie się nad otworzeniem swojego kanału na YouTube. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was do kolejnych poradników na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!